Zeżar na żywca tego pająka! Update do poła, moi drodzy! Dzień dobry Państwu, witam bardzo wszystkich serdecznie. Jest Grubas za kanapą i mamy update, w którym dodane jest kupę easter eggów i przy okazji nowe zakończenie. Więc oczywiście, że to sprawdzimy, ponieważ poprzedni odcinek bardzo dobrze się przyjął i Wam się spodobał. Dlatego jeżeli dbacie o poła, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli dbacie o ten kanał, też zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli subskrybujecie ten kanał, to jesteście na bieżąco ze wszystkimi filmami. A my zobaczmy, co Rudy Game Dev dodał do nowej wersji zupdate'owanej poła. Bo z tego, co pisze na stronie, żeby zrobić nowe zakończenie, musimy zebrać 9 itemów, żeby to zakończenie odblokować. Czyli to są prawdopodobnie te kubki. I będzie bardzo duży easter egg, który będzie można odkryć. Dodatkowo będziemy mieli speedrun moda, na którym twórca robi 4.48 całą gierkę. Nie wierzę w to, bo ta gra jest tak zbugowana, że masakra. No ale spróbujmy, zobaczmy, co się wydarzy. A więc szybka łapeczka w górę i zacznijmy, moi drodzy. No i teraz tak. Dalej sobie biegamy. Możemy chodzić oczywiście. Czy to nie jest czasem za cicho? No nie jest za cicho. Mamy poła. Znowu musimy o niego zadbać i słyszę... O! 1 na 9! Czy to było gówno? Czy to jest gówno poła, które my musieliśmy zebrać? O mój Boże, jest drugie! O Jezu, jakie to łatwe! W sensie musimy zebrać 9 główien poła i prawdopodobnie coś się wydarzy. Mamy kupę jedzenia. Szafek to my za bardzo otwierać nie możemy. Tutaj o, jest, proszę bardzo, w zlewie. Ja przeszukam wszystkie te pomieszczenia i zaraz powinno się okazać, że wszystkie połki... Do łóżka jeszcze nie mogę iść. Tego nie mogę otworzyć. Czy mogę prosić więcej gówna? W sensie, zanim zaczniemy w ogóle dbać o poła. A tu jest... O, szafka. A, tutaj mamy szafkę na klucz. Tego niestety otworzyć nie możemy. Dobra, za chwilę, kolego wędzony karmazynowy. Najpierw znajdźmy wszystkie główienka, które powinny gdzieś tutaj być. Nie ma go w samochodzie. Tu również go nie ma. Mamy piłkę. Tu jest jakiś patyk. O, mamy jakiegoś patyka, którego wcześniej tutaj nie było. Na pewno będę chciał to sprawdzić. Dobra, toaleta. W toalecie zawsze jest dużo... O, gówna chciałem powiedzieć. No oczywiście, że tak. Mamy kolejne. Tutaj będą medykamenty dla poła. Tutaj mamy słuchawkę prysznicową, z którą teoretycznie możemy sobie pobiegać po całym mieszkaniu, bo to jest kuźwa bezprzewodowa słuchawka z wodą. Możemy zalać telefon, proszę bardzo. Zrobić kupę, ale to kupę rzeczy. Ha, ha, ha. Poł to w sumie pan kubka, pan ziemia, nieważne jak zwał, tak zwał. Mamy jakiś kibel. To jakby wrzucić na przykład mydło do kibla, proszę bardzo. Ej, smacznego, proszę bardzo. No niestety nie ma takiej opcji, ale będziemy musieli poła również umyć. To może za chwilkę. No i co, wydaj... A, jeszcze tu jest szafka, kolejne gówno. Czy można podnieść coś z tej szafy? Jakieś... Co to jest za baton? Srebrny baton przeznaczenia. Czy to nie jest czasem kamera? Ale kogo my mamy nagrywać i po co? Ej, no niezłe to. A do zlewu? Jakbym to zaaplikował? Poczekaj. O. Chciałem wam pokazać, że jakby ewidentnie... No nie, no ewidentnie to jest kamera. Co możemy z tą kamerą zrobić? Wsadzić ją do lodówki? Nawet się do lodówki nie da. Kuźwa, będziemy mogli kogoś prawdopodobnie... Jezu, jaki cień. Nie widać naszego ciała, ale widać poruszającą się kamerę. To jest trochę porąbane. No ale dobra, trzeba się przyzwyczajać. No i co? Może do zlewu? Oczywiście, że do zlewu. Proszę bardzo. I spuścić wodę. Albo do kibla. Proszę bardzo. Spuszczamy wodę w kiblu razem z kamerą. Czy jest taka możliwość? Czy w ogóle jest możliwość wrzucenia tego? Bo to trochę daleko. Jezu, wyceruj. Wyceluj, wykieruj. Co to jest? Co to jest? Czy ja mam ten klucz, który on miał w ryju? Co to było? Co to? Nie, restart. Jeszcze raz. Czy ja muszę zbierać wszystkie gówna? O nie, dobra, najpierw interesuje mnie ta kamera. Jaki totalny losowy moment wrzucania kamery do kibla, nie? Podnieś drugie gówno. Nie, no to jest... To jest jakiś żart. Tego? Ja pierdzielę. I teraz... Ja nie wiem, czy to miał być jakiś jumpscare, czy cokolwiek innego. Kupy można pozbierać, no i co? My zabieramy od niego klucz. Klucz jest zabrany, schował się przez zamkniętą deskę. Czekajcie, pozbieramy wszystkie gówna z powrotem, bo nie chcę tutaj robić sytuacji, w której my nie odblokujemy jakiegoś tajemniczego easter egga. Tu jedna była w zlewie chyba, piąta prawdopodobnie była w pokoju, ale wcześniej zauważyłem szafkę. I teraz my prawdopodobnie mamy do niej klucz, prawda? Co... Czy to jest wędka, przepraszam?
Czy to jest fish... Jak się nazywa? Fishpole? Fishwood? No taka po prostu zwykła wędka kręcona. Mogę ją wziąć ze sobą. Czym jest wędka i po co mi ona? Mogę już do kogoś zadzwonić? Niestety nie. O Boże, ile tu doszło rzeczy. Dobra, bierz tego poła. Najpierw trzeba go nakarmić. Dajmy mu cokolwiek, bo ja jest... Pepperoni for Leon Kennedy! Easter egg z Leonem Kennedy! Dlaczego tutaj nie ma Jamesa Sunderlanda z Silent Hilla, tylko każdy robi easter eggi z Residenta Evila? Zadzwoń teraz! 080-108-107. We are working with Flash and we are delivering in under 30 sekund. A, czyli współpracujecie z Flashem i bardzo szybko dowiecie jedzenie. Dobra, zanim zamówimy pizzę, przestań smarkać, ty koniu. No, zobacz, jaką smarka, ty. Dobra, hot dożka, proszę bardzo. Tutaj mamy jeszcze mięsko. Teraz czas na myju. Ej, zarumbista akcja. To jest, zobaczcie, taka prosta gra, trzeba go najpierw namydlić. Rudy zrobił naprawdę dobrą robotę. Ty, no, a jakbym, mówię, to mydło wrzucił do kibla. Czy to niczego nie zmienia, prawda? A szkoda. Dobra, ze słuchawką dalej możemy biegać po całym domu, po całym pomieszczeniu gospodarczym. Myju poła, proszę bardzo, jest umyty. Teraz potrzebuje medykamentów, czyli standardowa procedura z poprzedniego odcinka. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam was na poprzedni odcinek na mój kanał. Teraz zabawa piłką, tylko żeby ona nie wyleciała z pokoju. Piłka dalej ma bardzo jakby dziwną grawitację. No ale już wiemy, dlaczego taka grawitacja jest w tej grze. Ponieważ to ma nawiązywać... Dostałem w głowę. To ma nawiązywać do idealnego poła. 5 uderzeń trzeba tej piłki. Dawaj mi to. I ostatnie, 5. Poł jest zmęczony, trzeba go położyć. I jestem ciekawy, co dalej. Bo teraz wystarczy go położyć i powinna pojawić się... A, wyłącz lampę. Akcja z Pauliną, czyli tą, jak można powiedzieć, siostrą, kuzynką, zyzy. Śpiku, czcionka Impact. To mi się podoba. Widać, że polski twórca. No to był Impact na bank. Okej, chyba się wyspałeś, kolego. Bardzo, bardzo fajnie. I co te... No właśnie, mówię, gdzie jest Paulina? Hello. Witaj. Zadbaj o Poła i Paulinę. Mamy Poła, mamy Paulinę. Będzie trzeba ich nakarmić, a później zabrać do gaming roomu. Czyli trzeba znowu wykorzystać wszystkie rzeczy, które mamy w lodówce. Banany są, nie ma. Ser dla Pauliny. Ej, słuchaj, nie możesz jeść leżąc, bo to jest niebezpieczne. Możesz się zakrztusić. Banana dla Pauliny. I pomidoro. Jezu. Ile ty żresz? A ty tylko arbuza? To ci wystarczy? Ej, nie mam więc... A mam! Dobra, bo jest jeszcze sushi! Więcej sushi! I jeszcze kawałki pizzy. To jest prawdopodobnie ta pizza, którą możemy zamówić u Leona Kennedy'ego. Właśnie w tym miejscu. Popatrz, schowałem ją do lodówki z powrotem. Chodzi mi o to, że... O nie! Oj, zgub... Oj, chciałem wam coś... Co to jest? Szklanka wody? Ej, wziąłem jakąś szklankę z wody! Ej, ale straciłem kawałek pizzy od Leona Kennedy'ego. Mogę go nakarmić wodą, czymkolwiek. Co to jest w ogóle ten patyk, ty? Te patera mogę go podnieść! O co chodzi z tym patyczkiem? Mogę mu dać mydło? Po, błagam cię, nie będę grał tego 7 raz. Zjedz to mydło, błagam cię. Ono jest, może trochę się pieni, ale to jest tak naprawdę pianka z Zozoli, w sensie... Nie no... Ona gdzieś tu musi być. Gdzieś tu kur... wypadła za mapę! Mamma mia pizzeria, reseta mu... Proszę bardzo, jeszcze w plasterek edamskiego sera. I na koniec ostatnia rzecz, która została, czyli... Pizza, której nie mogłem podnieść, bez wygłupów, bo zaraz tu będą dymy, naprawdę, dobra. Take care of Paul and Paulina. Mamy ich dać do pokoju zabaw, czyli proszę bardzo, nie zamknąłem lodówki, co prawda, ale powiedzmy, i teraz powinienem wsadzić ich do gaming roomu, no przecież właśnie wsadziłem ich do gaming roomu, i pójdź, ej, mordo, ty nie chodź za mną, tylko ty tutaj masz się zająć swoją kuzynką, wiesz o co chodzi, nie chodź za mną. On, no już nie szedł, teraz przyszedł. Dobra, zapalmy lampę, żeby było wiadome. I wychodzimy na zakupy. Dalej z zakupami przychodzimy. Okej. A Paul, kuźwa, zniknął, ty. A on, kuźwa, znaczy zniknął. Zniknął Paulinę znowu. Czyli ja muszę go położyć, bo ja już wiem, że on coś... Właź do wyra. O co chodzi z tym Paulem? A, bo tu jest informacja teraz o Paulinie. Nie szukaj mnie, Paulina, on jest zmęczony. Okej, i jakie mamy kolejne
Easter Eggi. Możemy się położyć. Zyzyzy, znowu czcionka, impact się odpala. Jest dobrze, ale my niestety wstajemy w nocy. Budzimy się z jakiegoś dziwnego powodu. Z jakiegoś... Co tam robisz? Co tu... Mordo, do spanka. Nie zaglądaj tu. Sprawdź szafkę, sprawdź półkę. Odsłaniaj to. Proszę bardzo. W środku znajduje się wiadomo co, latarka, Paulina powieszona, stół wyrzucony, ona niestety wisi, nogi zwisają, Paul mnie zjada, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że mam nadzieję, że w kolejnym zakończeniu, które jest wprowadzone, będziemy mogli zajrzeć właśnie tutaj do tego pomieszczenia i zobaczyć, co jest na przykład obok tego stołu i tak dalej, i tak dalej. No i co? I budzimy się na poduszce, cześć Paul, ani zadzwonić, ani nic. I o co chodzi w tym kolejnym zakończeniu. Czy ja teraz mogę się poruszać w jakieś miejsce? No dobra, jest koło. Chciałbym od razu pójść do pokoju gamingowego, żeby koło zamontować, ale mną kręci. Kurczaki pieczone. Żeby to koło zamontować, to trochę roboty będzie, ponieważ teraz muszę wziąć piłkę. Wyrzuć. Jakbyś się był łaskawy. Gdzieś w tym pomieszczeniu chowa się akumulator i on jest tutaj. No właśnie, czy mógłbyś teraz przetransportować mnie do tamtego pokoju? Czy on w ogóle nie zauważył, że ja mam przy sobie półmetrowy, gruby akumulator? On mnie normalnie nosi, nie ma żadnych zastrzeżeń. Wsadzamy go do samochodu. Wychodź z tego pomieszczenia, nie patrz na mnie. Chamie, do widzenia. I teraz reperujemy to i to. Powinno się udać. A, i opona, i to jest zreperowana w tym miejscu, okej. I teraz znajdź drogę ucieczki. Prawdopodobną opcją jest to, że teraz wrócimy do pokoju zyzyzy jak spanko. Tu leżą nasze zakupy, ale dalej nie daje mi spokoju pizza Leona Kennedy'ego. Czy można było zrobić jakiekolwiek inne zakończenie? Dobra, idź sobie. Szybki telefon po pizzę. Pizza będzie za 30 sekund, a mógłbyś mnie przenieść do pokoju gier i zabaw. Bardzo dziękuję ci, Połpołku. Połpołku. Okej. Połpołku. Na drzwiach tam co prawda był Leon Kennedy, więc to będzie dostawka pizzy. Bardzo dziękuję. Teraz będzie ding dong, kurczę blade. On zostanie, no właśnie, pizzerman. Idź sobie. Ja tutaj wsiadam, czy jeszcze nie mogę? Jeszcze mam bardzo mało czasu, ale jakby nie patrzeć. Dobra, on porwał pizzermana. I teraz my na totalnym chillku, w totalnej kulturze, możemy sobie wyjechać, fajnie by było, ale czy to jest zakończenie? Czy to jest jakieś kolejne Pół nas znowu porywa, daje nam samochód i teraz zaczynają się problemy. To znaczy, chcę wjechać tutaj, chcę wziąć zapałki, tak jak w poprzednim odcinku. O, zapalić piec. Odpalamy piec. Bierzemy zapałki, które znajdują się tutaj. Mógłbyś? Bardzo cię proszę. Dobra, Paul mnie złapał. Nie wiedzieć dlaczego, bo wszystko tutaj powinno wybuchnąć. Wyrzuć to. Wyrzuć to! Wyrzuć to! Pyk! Proszę bardzo. Dom zostaje spalony, ale nie widzę nowego zakończenia. Gra stworzona przez Rudego. I teraz pytanie, czy tym nowym zakończeniem będzie, powiedzmy, zadzwonienie do pizzerii po pizzę Leona Kennedy'ego? Być może. Teraz to sprawdzimy. Jakbym ich, powiedzmy, zostawił tak o, albo poszedł teraz. Pizza będzie za 30 sekund. O kuźwa, czyli jednak... Czyli jednak będzie jakaś pizza, Leo. Din don, zaraz będzie, poczekajcie moje połki. Małe i duże. Czy ja pozbierałem wszystkie główienka? Oczywiście, że pozbierałem, żeby później nie było niedomówień. No i czy on faktycznie, Flash, przyniesie tutaj pizzę za jakieś 3, 2 i 1. Weźmy szklankę z wodą. 3, 2. Nie wiem, o co z tym chodzi. Mam patyka, mam jakąś wodę. Jest porąbane. Halo, din don. Czy to jest ten moment? 30 sekund miało być. Chyba, koledzy, się spóźniacie. Oj, chyba się spóźniacie. O, o. O! O! Mamy pizzę Leona Kennedy'ego. O! Czy ktoś z was jest głodny? Macie o te na odrobinę wąsa?
bo ten Leona Wąs nie jedną pizzą trząs, wiecie o co chodzi? Naprawdę? Nie macie ochoty jeść pizzy Leona Kennedy'ego? O nie, naprawdę? Już nie mogę korzystać z telefonu. Czyli miejmy nadzieję, czym kubkę podniosłem, tak, że jeden easter egg jakiś został odblokowany, który pomoże nam jakby iść dalej w grze. Niech pizza sobie leży tutaj, oni muszą wszystko zjeść. No masz kawałek, no nie mów, że nie lubisz jak lubisz. Popatrz co się dzieje. Odrobina sushi, albo ciebie sushi. Pyk, pyk. I teraz tak, pomidorki dla Paulinki. Tutaj mamy troszeczkę świeża sera Radamera. Tutaj mamy świeża, co ja chciałem powiedzieć. I arbuz bezpestkowy z pestkami, proszę bardzo, specjalnie dla ciebie. Tą koleżankę mogę zostawić tutaj. Oraz Poa. Już są zadbani, są najedzeni. Są take care. A czy ja mogę na przykład, nie wiem, ich jeszcze tutaj... Coś tu się znajduje, no niestety. Nie. I czy to jest ten moment, w którym ja mogę pójść na zakupy? Mogę ich tutaj umyć? Może ja muszę ich... Wiecie, bo jest lista do zrobienia, muszę o nich zadbać, więc może oni też potrzebują kąpieli. Nie wiem tego, ale sprawdźmy, ty. Mogę ją namydlić? Nie mogę. Jego? Też nie mogę. Powiem wam, że to jest gierka ogólnie, no nie da się tego przejść, nie? Bez... To jest lizak? Co jest? Jezu, ja w to mucę chyba z 40 minut już, a teraz wyskakuje mi normalnie lizak w lodówce. Czy to coś zmienia? Czytałem na stronie ogólnie Bow's Revenge, czyli Bow's Revenge gierki. Żeby odblokować dodatkowe zakończenie, trzeba zrobić wszystko inne. A, zapomniałem, że jeszcze, bo ja w to już pykałem tyle razy. Nie mogę tego otworzyć oczywiście, ponieważ nie mam kamery. Kamerę muszę znowu wsadzić. Przestań, za chwilę. Najpierw wsadzam kamerę typowi do kibla. Ale powiem wam, gierka jest tak zbugowana, że z jednej strony szacun, a z drugiej to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Przynieś najpierw tego gałgana z łóżka. No dobra, dawaj tutaj. Dawaj mi Paulinę. Oni będą jedli. Czy oni będą prawdopodobnie najedzeni bądź nie najedzeni? Mogę skorzystać z tego lizaka. Nie mogę nic z tym lizakiem zrobić. Nic. Bez kitu, nie? Bez kitu. Czy w ogóle jest opcja, żebym ja ich nakarmił? A jakbym teraz na przykład nie robił nic i po prostu wziął wędkę, pozbierał wszystkie kupy, bo tych kup trochę jest, jeszcze jedna jest chyba w kuchni, chyba że tą pozbierałem i poszedł po prostu tak o, na zakupy, tak o, losowo. A, nie mogę. Okej, okay. Czyli umieszczę ich po prostu w pokoju, on będzie się trochę burzył, będzie miał takie nie, że on nie chce, że on by jeszcze chciał coś zjeść, wiecie o co chodzi, nie? Ale za bardzo nie masz gadania. I teraz idę kupić trochę jedzenia. Okej. Okay. Ho! Jakaś ryba! O! Co to jest? Co to jest za Spider-Pole? O Boże! Pomóż mu! Znajdź bandaże! Jakie bandaże, chłopie, jaki ty jesteś ogromny! Ja już zrobiłem wszystko w tej gierce. Ja wam powiem, nie wiem, która godzina mija. Chyba 2,5 godziny odkąd... O! O kurde. Dobra, czyli teraz mamy misję, tak? Dobrze, że się resetujemy z tego miejsca w ogóle. Ale dymy, czyli tak. Muszę znaleźć bandaże. A tu da się jakoś... O. O! Dobra, znalazłem rybę. Mamy rybę. O, tu w łazience coś. O, mamy bandaż. Ale dalej nie ma pizzy. O kurde, dobra. Czyli wiemy, gdzie jest bandaż. Bandaż możemy mu założyć tutaj. Teraz powinniśmy pójść po rybę. Zaczekajmy chwilę tutaj. Pizza będzie gdzieś... O, dobra, dobra, mamy wszystko. Tu jesteśmy bezpieczni, wracamy z pizzą. Pio! Pizza w sumie najtrudniejsza. Teraz lecimy po bandaż. Tylko trzeba dobrze wrócić. Tędy i zostaje nam... Co? Chyba... O jest, o jest, przejdź tu. Nie no, upuściłem rybę! Upuściłem ją gdzieś. Ja pierdzielę, ona jest tu. Dobra, mam ją. I mamy rybę! Proszę bardzo! Proszę bardzo, pół najedzonej! Co? Halo? Co? Proszę pana? Zeżar na żywca tego pająka! Ale dymy!
Dobry był? Nie no, mnie zjeść nie możesz. Nie no, nie gadać, to jest koniec. Ja w to grałem 1,5 godziny! W to grałem! Pa! 1,5 godziny, żeby dostać kawałek takiego zakończenia. Czy ciebie ścisło, chłopie? Rób lepsze update'y, bo więcej w to nie zagram. Cała sobota stracona, 30 stopni, ale łapeczkę zostaw i oglądaj. Jak nie zostawisz łapeczki, to jest koniec. To śpię przy wiatraku i przeziębię se płuca. Bo tu ja się tu zapocę. To jest nara, dbaj o poła, łokieć pół.